Seniore, signore, superwajzer, wszystko idzie zrobić i prowadzić na stronę. Od tego zaczynam. Polecenie został członek zarządu, który ma odpowiadać za wydział sportowy, żeby zrobił ranking. Musi to być na stronie. Ranking związku. Pierwsze polecenie było zrobić ranking. Powiedziano mi, że potrzebne na to tydzień czasu. Zgadzam się, tydzień, ale trzeba pracować i to zrobić. Czy do końca roku będziemy mieli na stronie Polskiego Związku Bokserskiego ranking zawodniczy? To obiecuję, że musi być. Podstawowe zadanie oprócz uporządkowania pracy w związku, cele sportowe na najbliższy czas. Cele sportowe ja zawsze bardzo wysoko stawiam. Nigdy, czy przywiozą 2 złote, nie będę zadowolony, będę dążył do lepszego wyniku sportowego. Zaraz, 5 zawodników pojechało do Sofii, 3 stoją na podium. No nie jest jakiś powód do zadowolenia. Na pewno nie jest powodem do zadowolenia wczesnego. Ja panu przypomnę 2011, czyli to są Unii Europejskiej w Katowicach, gdzie na 10 kategorii wagowych 10 startuje finalnie. Zadowolenie się 3 medali, to jest minimum. No to wycieczkę co robimy. Ja uważam, że tam szło zdobyć 5, 6 medali, 7 medali, 6 się nie dało, 5 zawodniczkami. Z 5 zawodniczkami 6 medali, trener niech przywiezie 1 złoty na plecach obojętnie. Ja zawsze będę mówił, że idzie więcej, można więcej, jest to możliwe. No trudno się nie zgodzić z prezesem Piotrowskim, ciekawe co lepiej wyszedł, prawda? Wszystko tak piękne, co mówi prezes Piotrowski, tylko że tak naprawdę to już było. Ale nie, skoro coś było, były mecze międzypaństwowe i dobrze, że chcemy wreszcie do czegoś takiego. Takie mecze międzypaństwowe mogą gromadzić duże publiczności. Kiedy były mecze Polska, Związek Radziecki, wypełniało to największe pole. Podejrzewam, że teraz na mecz Polska, Rosja czy Polska, Niemcy także przyszłoby duże publiczności, pod warunkiem, że byłyby to pierwsze reprezentacje. Tak, ale też pamiętajmy, że ranking zawodników, słuchaj, druga rzecz, też bardzo istotna, ten ranking zawodników musi być, no to jak oceniać zawodników? Wszystko dobrze, liga, ranking i tak dalej, ale mówię, że to przyszłoby dużo ludzi. Moim zdaniem to się troszkę jest takie zamknięte kółko, bo dużo ludzi przyjdzie na taki mecz pod warunkiem, że ci polscy piłkarze będą znani, rozpoznawani. No umówmy się, że ani Jakubowski, ani Jabłoński to nie są bohaterowie masowej wyobraźni. No nie wiem, czy na nich a może właśnie dlatego nie są, że nie ma tych spotkań. Ja bym myślał, że nie ma ich gdzie. Mi się wydaje, że tak na Mistrzostwach Europy zaistnieją, bo będą jakieś medale. Ale dobra, mieliśmy Mistrzostwa Europy w Sofii. 3 nasze dziewczyny stają na podium. No dobrze, jedna bez wyzwał srebro. No nie, absolutnie nie było, bo nie było żadnej tej walki, która by nie zdobyła, bo Sylwia Kosiatko, o której pewnie mówisz, też musiała wygrać jedną walkę, a drugą przegrała i wtedy dostanęła na podium. Tak to było. Przegrała pierwszą, też by stanęła na podium. Bo w czwórce była bez uzgłosowana, bo 5 zawodników, ale walkę wygrała i została wicemistrzynią Europy. Mamy 2 brązy, mamy Sandrę Grabiec i Kingę Siwą. 2 dziewczyny, co prawda, medali nie zdobyły. Tych medali trochę jest i te dziewczyny nie są rozpoznawalne, bo ich polska publiczność w jakiś sposób. No, prezes twierdzi, no, że zmiany w związku będą bardzo głębokie i nie uważa, aby porażki można było tłumaczyć na przykład tak, jak to czasami robimy, błędami sędziowskimi. Nie rozumiem słowa, nie idzie, oszukali mnie sędziowie. 35 lat jestem trenerem i teraz, ale jeszcze nikt nie powiedział, że sędziowie mnie oszukali. Ja źle przygotowałem zawodnika, zawodniczkę. Trenerzy kadry, zarówno męskie, jak i kobiety, mogą spać spokojnie. Żaden trener nie może spać, nie spać spokojnie, być zadowolony, bo na pewno będziemy starali się wykorzystać tych trenerów do innych celów, bo zmieniamy wszystko. Zmieniamy służby, które organizują, będzie sekretarz związku. Na dzień dzisiejszy nie ma pan sekretarza, nie ma dyrektora, nie ma władzy w związku. Prezes wyjedzie na zawody i tu myśli hartuje. No proszę pana, no to nie jest firma, która prosperuje. Jaka firma będzie prosperowała bez szefa? Czyli w PZB będzie rewolucja, a nie ewolucja. Rewolucja w dobrym z tego znaczeniu. Bo jeżeli będziemy spać i mówić, że jest dobrze się poklepywać, to nie jest to. Ja uważam, że jeżeli zmienimy, a tych trenerów wykorzystamy do szkolenia innego, które ja mam
za nami ułożone, to trenie szkoła trenerów przy PZB. Będziemy szkolić trenerów, a ci trenerzy z przygotowaniem będą szkolić młodych trenerów. I to powstanie przez Polski Związek Bokserski. Czy nie myślicie o wskrzeszeniu Ligi Bokserskiej? Stwarzamy w 2017 mecze międzypaństwowe. 8 spotkań, mecze, gdzie będzie oprawa i będziemy przekonać cieli telewizję. Nie da się zorganizować w tym czasie ligi. 18 rok ma powstać Liga Senior. Liga stworzona 6-8 klubów w Polsce. Ale tu musi dojść współpraca z ministerstwem. To nie są obiecanki, to nie są rządy. To jest wszystko do zrobienia, tylko trzeba chcieć. A ja chcę to wiedzieć. Może ja życzę tylko, żeby to wszystko udało się zrobić. To naprawdę bardzo, bardzo trudne zadanie. Tak jak boks kobiet 11,5 roku nie pobierałem wynagrodzenia jako trener kadry olimpijskiej, tak samo nie pobieram jako prezes wynagrodzenia. Z tą pasją chcę tworzyć, tak jak boks stworzyłem, to chcę stworzyć boks olimpijski. Ja wierzę w to, ja nie wierzę, bym się nie brał za to. Ja wierzę, bo stoją za mną ludzie inni. Nie, ja jestem sam. A są ludzie, co się dadzą. Czekają nas lepsze czasy polskiego boksu olimpijskiego. To naprawdę jest trudne pytanie. Czy uda nam się przekonać ludzi z telewizji, z radia, którzy będą chcieli mówić, pokazać boks, którzy tą ligę, to na pewno będą super czasy dla boksu polskiego w przeciągu dwóch lat. Po dwóch latach możemy się spotkać i ocenić, czy Piotrowski ma rację, że pracuje. Trzeba coś wypowiedzieć, żeby coś nowego stworzyć, a nie, że każdy siedzi, jest przywiązany, jest urzędnikiem i tu muszą się przyzwyczaić, że też wypowiedzenia jeszcze mają. Pozytywnie zakręcony na boks prezes Polskiego Związku Bokserskiego Leszek Piotrowski. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za obecność, że chciał pan przyjechać do Polskiego Związku, do siedziby. Jestem mile zaskoczony i satysfakcją z tego, że jednak ktoś się zainteresował tym boksem, a jak będą wyniki, to chętnie pana zaprosimy na następną kawę i podyskutujemy, co zrobić, podpowiedzieć, bo ja będę chciał słuchać, jak zrobić, żeby jeszcze lepiej ulepszyć ten nasz bok. No to ja na tę kawę się piszę, ale nie dlatego, że jestem miłośnikiem, żeby zadanie tego napoju, tylko dlatego, że też czekam na dobre wyniki naszych pięściarzy. No, ma być Liga Seniorska, zmiany w związku, zmiany trenerów, prezes zadania, no to tak nie boli. Dobrym śrytem idzie, aby takie sukcesy były też bokserów, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy będziemy mieli medal olimpijski. Pan prezes Piotrowski ma iście rewolucyjny zapał, prosił o wsparcie. My, jako Radio Polskie, zbieramy, czego dowodzi dzisiejsza audycja, ale też daleko wspieramy, to chyba musimy wymagać, prawda? I za te dwa lata nie będzie podważania dla pana prezesa, jeżeli nie będzie tych 6 medali na ważnej imprezie. Czekamy. Czekamy cały czas i obok się będziemy mówić, zwłaszcza, że chyba 11, tak naprawdę 20, czasami przyjemniej się mówi, 11, 13, 20, 00, 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 00
Andrzej Gołota i potem 77 na zawodowym ringu. To był sport w Polskim Radiu 24. Dziękuję za uwagę. Darek Mateja i Maciek. 21:13 Ewa Worobiec, zapraszam. Po raz trzeci radomscy uczniowie wspierani przez służby mundurowe organizują akcję Paczka dla Bohatera. Zebrana żywność przed Bożym Narodzeniem trafi do byłych żołnierzy Armii Krajowej. To za materialnym projektem ma też inny wymiar. Uczy młodych patriotyzmu i odpowiedzialności. Dawni bohaterowie są dziś często samotni i schorowani. Żyją bardzo skromnie. Nierzadko brakuje im pieniędzy na czynsz czy na leki. Dlatego, jak mówi Justyna Borek, koordynatorka akcji, nie wolno o nich zapominać. Ja rozpoczynam osobiście pasję, poznałam wielu wspaniałych ludzi, wielu skromnych, wspaniałych ludzi. Oni dziękowali nam przede wszystkim za tę paczkę również, ale za pamięć, bo dzisiaj bardzo wiele osób o nich po prostu zapomina. Młodzi ludzie udowodnili już, że to wrażliwi i pamiętacy. Ola i Aleksandra zaangażowali się w zbiórkę. Bardzo się z tego cieszymy, że możemy komuś pomóc, ponieważ te osoby żyją w 15 minutach.
maju przyszłego roku. Według na razie niepełnych danych z 1/5 okręgów wyborczych otrzymał 69,5% głosów. Jego rywal również był szef francuskiego rządu, a LNP otrzymał 30,5%. Takie informacje przekazują organizatorzy prawidłowe. Niemieccy piloci Lufthansa będą nadal strajkować. Ich związek zawodowy poinformował, że protest zostaje przedłużony na jutro i pojutrze, po tym jak dzisiejsze rozmowy na temat podwyżki płac ponownie zakończyły się fiaskiem. Strajk pilotów trwa już 4 dni i jutro dotknie przede wszystkim pasażerów lotów na krótkich dystansach. Pojutrze na krótkich i długich rozpoczynają się przemianę. Nepal, Indie i 27 minut po wstąpieniu. Musimy tam wykazywać świadectwa chrześcijan oraz wiary. To pokazujemy w naszych filmach, które nas nie kręcimy. I tam cel był też taki, żeby pojechać tam i zebrać świadectwa właśnie chrześcijan syryjskich, którzy teraz żyją w Aleppo i nie tylko w Aleppo, w całej Syrii, w obliczu tej straszliwej wojny, która już od 5 lat męczy ten naród. Właśnie pojechaliśmy razem z Darkiem Malejonkiem, gdzie też robimy razem taki projekt muzyczny, który niedługo już będzie jakby bardziej słyszalny. Jest to płyta Nieśmiertelni, będzie to płyta o też właśnie mówiąca o sytuacji chrześcijan na świecie. Tam zaangażowało się sporo artystów polskich, jak Muniek Staszczyk, bracia Golec, Sebastian Karpel-Błecka, Mietek Szcześniak, Arkadio, wielu różnych wykonawców, którzy śpiewają właśnie piosenki oparte na konkretnych przykładach prześladowań chrześcijan na świecie. I to właśnie był główny cel naszego wyjazdu, który okazał się też ważny, ale to, co spotkaliśmy tam na miejscu, to jest... No to wróciliśmy z konkretnym przesłaniem, jest to przesłanie modlitwy i tam to jakby najbardziej nas dotknęło, że ludzie tam właśnie proszą nas o modlitwę, o pomoc. Artylerzysta PEM otrzymał krzyż kawalerski. Stało się dla nas jasne właśnie. Małopolski Tarnowie, mieście kolekcji generała Bena, pamiętają o nim zagranicy, przechowując wiele wcześniej, które po nim pozostały. To będzie właśnie prośba o modlitwę. To było centrum życia tego miasta. Spójrzmy na rysunek Zygmunta Fogla, Adam Bartosz. Ale też tam na miejscu stało się bardzo ważne, że datowany na 1800 rok, a więc ta epoka właśnie, kiedy to, młody Józef Ben tutaj mógł się przechadzać za rozwój prowadzony przez rodziców. Chory właśnie z tego miejsca Zygmunt Fogel możemy powiedzieć, że w pewnym sensie, ale ludzi, bo jest wtedy się przechadzali bardzo prawdę, jeśli coś nie dosłownie, ale w pewnym sensie rozmawiających dalej na koniu, jakieś beczki, co możemy zrobić, na placu Ducha Świętego pod numerem 2 urodzi się generał. Dokładnie miejsce, w którym stoimy, jest to olbrzymi budynek, który właściwie całą niedzielę uletną zajmuje rynku. Widzimy, tutaj jest taka tablica zmurowana z napisem Wilbon, urodził się 14 marca 1754. Generał Józef od tamtego czasu minęło 2 lata, ale mówicie wojna trwa 5 lat. Wtedy już dowiedzieliśmy się, od tereny dowodzenia działalności świętego Pawła Adama, kto dziś miejsce, gdzie obecna jest jedna z największych wspólnot chrześcijańskich, ale z tego wynika, że ona cały czas taki kurczy się po chrześcijanie, albo są zabijani, albo muszą uciekać, bo wyjmowany jest z nich dobyte domy kościoły, wspólnoty się rozpadają. Jedno oszustwo historyczne nie pozwala na podstawę, bowiem oprócz zdolności technicznych i konstrukcyjnych generał artylerzysta nie zarysował. Zachowały się niektóre jego szkice z późniejszych okresów życia, zaś sam akt urodzenia z pozoru nie budzi żadnych wątpliwości. Ten dyrektor pozwolił nam otworzyć tę księgę, ale jego brat rodzony
Kazimierz Bańdowski, starszy kustosz Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Otóż w drodze, trzy lata wycięte z życiorysu i dotarł w końcu do Niemiec. W tej chwili po roku pobytu w Niemczech otrzymał tam możliwość takiego już legalnego przebywania. No i musi zakładać swoje życie, rozpoczynać swoje życie od zera. Na pewno, czemu możemy dać świadectwo, to jest w całej Biblii. Tych wszystkich trudności, mimo tej wojny, mimo tego cierpienia, i tak są tam chrześcijanie, którzy trwają. Trwają w wierze, trwają z mocą, która pochodzi bezpośrednio od naszego Pana i rzeczywiście dają świadectwo tej swojej wiary na co dzień. Ja właśnie z sytuacją w ogóle konfliktów w Syrii zetknąłem się w roku 2013, kiedy to pojechaliśmy do Libanu i tam kręciliśmy film właśnie o tytule W pułapce wojny. I tam już rozmawialiśmy z chrześcijanami, którzy już wtedy uciekali, zostawiali swoje domy i oni nam opowiadali właśnie o tym, co się dzieje w Syrii. Od tego momentu minęło już ponad 3 lata, jednak sytuacja z miesiąca na miesiąc wręcz stawała się w Syrii coraz gorsza. I to właśnie można powiedzieć, że chrześcijanie właśnie w Syrii znaleźli się w tej pułapce wojny, co ksiądz Roman przed chwilą powiedział. I masa ludzi musiała uciekać i po prostu z obawy o swoje życie. My tutaj zachęcamy jak najbardziej do modlitwy, ale jako też wolontariat misyjny salezjański prowadzimy też zbiórkę i na naszej stronie internetowej też jest taka możliwość, że można przekazać jakieś tam datki właśnie na oratorium salezjańskie, żeby pomóc właśnie salezjanom w Syrii w pracy z młodzieżą. Po śmierci tego stryja w 1840 roku chce odzyskać duży spadek. To było odbiło około 15 000 wczesnych złotych polskich. To była olbrzymia. Piszę między innymi do księcia Leona Patrychy, żeby ten spadek jak najszybciej, że tak powiem, ten otrzymał, albowiem jest w wielkiej potrzebie. Potrzeby gniężne Bena nie miały zastosowania. Zawsze był potrzebny. Z tymi nie umiał postępować. Jak miał to natychmiast wydać? Maszyny parowe robił, książki wydawał, których nikt nie czytał. No wiele innych rzeczy niepotrzebnych. Zajmował się sztucznym duchowym kursem. Takie bitwy. Swoim adjutantem, który zleciał swoje życie, a on wtedy robił wykład, jak się sztucznie wychowuje kurczęta. Jak każdy z nas. Wcześniej przecież pracowali przez lata, dorabiali się. Trudno na wystawie wielcy tarnowianie, chrześcijan, generała. To ludzie wychształceni. Mamy jego portret XIX-wieczny, mamy listy pisane jego własną ręką. Jeżeli spotkane są zakłady w Samuelem, otóż podczas wojen napoleońskich przemysłowym dla Syrii, w 1813 roku był świadkiem, miał można powiedzieć udział w bitwie o Gdańsk. Pod Gdańsk podpłynęła flota rosyjska i postrzegła port w Gdańsku przy pomocy doradz kongreskich. Tu gdzie ta siatka została rozebrana, tej głowicy. Natomiast ta rura była największy ośrodek przemysłowy został zlikwidowany. Z tyłu tej rury, jak wygląda posługa salezjańska, bo to można powiedzieć, że najbliższy widzieliście też ośrodek salezjański. Wytwarzał gazy i tym tylnym wylotem te gazy na zasadzie odrzutu są właśnie całą rakietę pały do przodu. Prosto samochodem z lotniska w Bejrucie, w Libanie, bo w samej Syrii nie można wylądować samolotem. Ta Syria jest w tej chwili po prostu zablokowana, nie latają tam samoloty, przynajmniej oficjalnie. A więc spotkaliśmy się najpierw z pracą salezjanów w Damaszku i tam ta praca jest podobna jak wiele takich centrów młodzieżowych, które u nas nazywa się oratorium. Ona polega przede wszystkim na katechizacji.
chrześcijanie. A ponadto wielki książę nie lubił oficerów czytających coś więcej. A więc jest to katecheza też takie centrum. A oprócz tego te we wszystkich oratoriach salezjańskich na całym świecie są to gry, zabawy, drożywy, piłki nożne. Byliśmy świadkami takiego właśnie turnieju, więc to przylad chrześcijański w Aleppo. Na koniec finale zmierzyły się dwie drużyny salezjańskie. Jedna imienia księdza Błysko II, druga Dominika Savio. No i Dominik Savio wygrał. Tłumaczono to tym, że jednak Krzysztof Polska zawsze kocha młodzież, także został pokonany. Także jest to piękna praca, na pewno wspaniała, co młodzież podkreślała. Jest to dla nich oratorium, czy to w Damaszku, czy to w Aleppo. Jest takim miejscem pokoju, szczególnie w Aleppo. Podkreślali, że tu jest jakby inny świat w tym miejscu. Oratorium w Aleppo bierze udział w zajęciach. 800 dzieci i młodzieży. Wszyscy oni mówili, że tutaj jest inny świat, tu jest, przekraczają bramę oratorium, chociaż nadal słychać w oddali wybuchy strzały, to jest wyspa pokoju. Zostaje natarcie Rosjan zatrzymane. Też wołać prosimy, nie zostawiajcie nas samych, bo też tak jak wynikało nam z rozmów na antenie telewizyjnej, mogli byśmy powiedzieć, że to no i my nic nie możemy, że to ktoś wyżej powinien, kwestia polityki, prawda, kwestia tych, którzy angażują swoje interesy czy swoją broń, posyłają swoich żołnierzy, no ale czy to rzeczywiście wtedy będzie nie nasz problem, czy to jest nie nasz problem i jeśli kto go ma i jak rozwiązywać. To samo mówiono w Matce Teresie z Kalkuty. Dzisiaj święty też mówiono, nie ma sensu, bo co siostra będzie to robić. Uczy się to właśnie w takich realiach wojny również. Odwiedziła bliskich z Chłód. Nawet z powodu na jej wizytę ona wybłagała zawieszenie broni w jej ojcie i dzięki temu zawieszeniu broni można było ewakuować dzieci. Zawieszoną perspektywę i te rzeczywiście jej mówiono, to nie ma sensu, siostra będzie ryzykować i tak dalej, a jednak widzimy, że tak jak ukazywane nam jest dzieło czy zniszczenia, którego autorem jest zło osobowe. Tak samo jeden człowiek, uczeń Chrystusa, który naśladuje Chrystusa, może wiele odmienić. Ta jedna osoba, skromna siostra z Albanii, tak wiele zmieniła w świadomości ludzi w Indiach, w świadomości ludzi na całym świecie. My podążamy też za nią, bo ona jest przecież dla nas też wzorem, jak inni święci. Ona jest też wzorem tych naszych czasów, bo przecież pamiętamy Matkę Teresę, jak jeszcze żyła, jak pracowała. Możemy ją naśladować każdy na swój sposób, a na pewno każdy już dzisiaj, już teraz może ją naśladować w modlitwie, bo przecież serce też pracy sióstr Pani Teresy do dnia dzisiejszego jest właśnie modlitwa adoracji. Saryjczycy byli też na Światowych Dniach Młodzieży, wrócili z powrotem do swoich domów, do kraju, w którym jest wojna. Rozmawialiśmy właśnie z piątką, młodzieży z Aleppo, która uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży, w tym oraz w Krakowie. I oni dali nam przepiękne świadectwo, raz, że swojej wiary, dwa, odwagi. Proponowano im, o tym nawet nam powiedzieli, że mogą zostać w Polsce, zostać w Krakowie. Po co mają wracać do Aleppo, gdzie jest wojna, gdzie mogą zginąć, bo taka jest prawda. Jednak oni zdecydowali, że wracają do siebie, muszą wrócić do swoich podopiecznych, do dzieciaków w oratorium salezjańskim. No i opowiadali nam o tym, jak oni realizują to miłosierdzie, jak realizują czyny miłosierdzia, o których była właśnie w Krakowie mowa. Właśnie skończyliśmy rok miłosierdzia.
i tamtego tak namacalnie mogliśmy trochę dotknąć, chociaż tylko przez chwilę, ale w tych katechezach, bo tutaj w centrum tego oratorium salezjańskiego w Aleppo jest katecheza, tam dzieciaki chwilę grają w piłkę, chwilę tam mają różne zajęcia, ale głównie zazwyczaj chodzimy w katechezie i w modlitwie. Ale jak powiem, i to jest właśnie istota działań właśnie tam z Salezjanów. Wtedy i on wkłada tę siłę wygraną w czasie powstania węgierskiego z siłami austriacko-rosyjskimi. Generał dają im nadzieję, połowę siedmiogrodni nasz. Na to, że ta wojna kiedyś się skończy, że będą mogli żyć tam dalej. I właśnie cała ta piątka, bo to była piątka młodzieży z Damaszku, też z nimi rozmawialiśmy. Cała bateria dział została zabrana przez wojska austriackie. Bardzo, mogę powiedzieć, że nie nosił takim wzorem do naśladowania. Podjeżdża na koniu. Mam to świadectwo i te mogę emitować to, które słyszeliśmy na Radia Maryja. Zabiją, no nie, nie budzą. A on krzyczy po niemiecku: to są moje armaty, proszę mnie oddać, i szpicerką zbiję po głowie tych żołnierzy. Ani jedna kula nie padła, chociaż szalali gęsto, nie utknęła w ciele generała Bema. Gdzie inne widzicie, to tylko ale mu strzeliła kula. Zobaczyłam to właśnie w Krakowie. Przypomniałam sobie, jak wyglądało moje życie w poprzednicie malaty. Kiedy Bem przyjeżdża z Wiednia do Lejosza Koszuta. Jest posiedzenie między innymi emigrantów i reżyserów polskich. Jeden do niego strzela z pistoletu. Od tak, Bem się widzi tam przejdzie się, a on prawie na krok. Ludzie, których spotykaliśmy, gdzie kula z pistoletu uderza, cały czas radośnie uśmiechali się. Tylko w pierwszej francuskę, którą tutaj miał przyszedni kęgę. Jak zachować wewnętrzny pokój tam, gdzie żyję na co dzień, gdzie nie ma pokoju. Nauczyli mnie, jak żyć na nowo, jak na nowo się narodzić. W 1850 roku, jak tylko przekroczył granicę turecką, przyjął mahometanizm. Nazywał się Murat Pasza. Dzięki temu, to był sędzio w Polsce, przecież generał Bem to zrobił, Turcy nie mogli go oddać w ręce Rosjan, a Rosjanie, dyplomaci rosyjscy, domagali się, że to generała Bema, przecież ich obywatela, oficera w armii królestwo-polskiego, oddać po klęsce od Temerbaren w 1849 roku. Tak ważne jest, prawdopodobnie kara śmierci albo ssyłka na Syberię, tak jak widzę, dwóch szerokich braci. Musicie żyć miłosierdziem, a nie tylko je czuć. Rząd turecki pragnął wykorzystać wiedzę i doświadczenie Bema do uruchomienia eksploatacji pustyni wzdłuż Salety w produkcji rakiet, które generał znał jak własną kieszeń. Z poczty dyplomatycznej Aleppo, północna Syria, teraz w Aleppo, w mojej okolicy, jest wiele zrujnowanych budynków. Bem ma wielkie zachowanie u sułtana. Od czasu przybycia swojego do Aleppo prowadzi się z wielkim taktem, godnym wyższego człowieka i dobrego Polaka. Zachodzi w niego wytrwałość i pewna idea. Umie z godnością cierpieć i zniechęcony słusznie do Polaków, umie kochać Polskę. To są zalety człowieka niepospolitego. Jedną z takich ciekawostek, właściwie przedmiotów, z którymi nie bardzo wiemy, co uczynić ze względów estetycznych, jest fragment kości generała Bema, którą przechowujemy. Żeby nie zwracały uwagi na codzienne obrazy wojny. Bo jeśli umiesz spojrzeć na to wszystko oczami miłosierdzia, żyjesz wtedy innym życiem. To jest właśnie styl życia chrześcijańskiego. Nauczyłam się tego w Krakowie. Tu na miejscu w Karnelu, jako chrześcijanka. Musicie się za nas modlić. To jest najlepsze, co możecie dla nas zrobić. I talko klinczeń pokazywał do gości, jest to ważniejsze niż jakakolwiek inna pomoc. I na pamiątkę sobie wzięto ząb generała Bema. To świadectwo chyba fragment palca. Kostka zostały sfotografowane i zbadane. I na zdjęciach widoczna jest między innymi czaszka, bardzo ważna do ustalenia tożsamości członków kostnych generała Bema. Złamany obojczyk, złożony źle i źle zrośnięty. To oczywiście pamiątka pobicie pod Temerwarem. I ta przestrzelona kość udowa, gdzie kula zapewne jedną stronę kości przebiła i utkwiła w szpiku, jak zapisał to pamiętnikarz i lekarze. Ani w Paryżu, ani w Lizbonie
ani pełna energii. W jedniu nie potrafili zapytał ją też wyjąć się tej właśnie, w jaki sposób mogę pomóc. Możemy pomóc. Ona bez wahania odpowiedziała od razu, sytuacja że w Polsce po zamachu majątku. Trzeba jakiegoś wielkiego patriotycznego wydarzenia. Potrzeba chwili. Pyta dalej. No i zadecydowano, to najprawdopodobniej na najwyższym szczeblu, w porozumieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego i Józefa Piłsudskiego, że będą to prosić generała Tema, które spoczywały wtedy ale ponad mentarze Jebel Alisa. Trzeba było dokonać ekshumacji. Ekshumacja w religii mahometańskiej, nie wiadomo, chodzi tylko o grę nadzwyczajnych, że tak powiem, przypadkach. 20 czerwca dokonano ekshumacji prośby generała Pema. Wybitny antropolog profesor Dalko Pryncewicz stwierdził, że te dane historyczne, dane potwierdzone przy oględzinach szkieletu generała Bema wskazują na to, że są to kolizji generała. Zostaje przewidziane poprawę przez cieśninę Bosfor, przez Grecję, Jugosławię, Czechosłowację, do Krakowa, wystawione trumna na dziedzińcu na Wawelu i z Krakowa następnie przewidzione do Tarnowa 30 czerwca 1929 roku. Czemu cieniu? Bardzo kocha Polskę, Polacy. Nie my, no to ja na pewno wyciszę. No, po co? On tutaj uczył się, ale wiesz, to nie moja wina, że on tu żyje. Nasz kraj, trzeba powiedzieć, że jest dla wszystkich tych ludzi, którzy byli w Polsce, dla tej młodzieży, która odwiedziła Polskę podczas Światowych Dni Młodzieży, to jest bardzo cieple postrzegany. Czuli się rzeczywiście wspaniale, czuli się jak w domu swoim, bo myślę, że nasza gościnność jest podobna do tej gościnności, z jaką sami spotkaliśmy się w Syrii, z ich strony. I też nasza pobożność, nasza wiara, również gorąca, jest podobna do ich gorącej wiary. Też to, co mnie tak bardzo uderzyło tam, jak byliśmy właśnie w Damaszku czy w Aleppo, to samo to, sama nasza obecność jakby dla nich, dla młodzieży tam, dla Salezjanów była bardzo ważna. Oni nam za to bardzo dziękowali, że samo to, że przyjechaliśmy, że się interesujemy ich losem, że mówiliśmy o tym, że tutaj w Polsce ludzie będą się za nich modlić, że już się za nich modlimy, że pamiętamy o nich, że pamiętamy o tym, że konflikt już tam od 5 lat trwa i też nasze zapewnienia, że na pewno o tym nie zapomnimy, to myślę, że bardzo dużo dla nich znaczyło i oni nam o tym mówili, ta młodzież salezjańska, ale nie tylko salezjańska, cała młodzież bardzo nam za to dziękowała i ja pierwszy raz się z takim się spotkałem, a już kręcę filmy dość długo, też jeździłem na Bliski Wschód wiele razy, ale jakby to najbardziej, no nawet nie wiedziałem, że można sprawić komuś taką radość tylko przez to, że się pojedzie gdzieś i zamieni kilka słów z daną osobą. Dlatego to jest dla mnie bardzo, bardzo mocne doświadczenie i mogę szczerze powiedzieć, że traktowałem ten wyjazd w ogóle jako takie rekolekcje. Pomijam fakt, że był z nami kapłan, co w sumie się składa na rekolekcje i w sumie jeszcze Darek Malejonek też nasz polski taki charyzmatyk. Dlatego to mogę powiedzieć, że to były dla mnie takie swoiste rekolekcje. Tak, ja jeszcze chciałem wrócić do świadectwa jednego studenta, który również był w Polsce na Światowych Dniach Młodzieży. Co on powiedział? Naprawdę już po 5 latach tej wojny w Aleppo byłem wykończony. Ale kiedy pojechałem na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa, kiedy pierwszy raz od wielu lat nie wybuchały gdzieś tam w oddali albo w pobliżu bomby, kiedy spotkałem tak wielu młodych, wspaniałych ludzi, kiedy był ten czas,
wspaniałej modlitwy, spotkania przede wszystkim z Jezusem Chrystusem, no odżyłem na nowo i wróciłem na nowo z nowymi siłami tutaj do Syrii. Nie wie oczywiście, on nie wie teraz, co z nim będzie, bo jak na razie też niestety tych perspektyw na życie przyszłe zbyt wielu w Aleppo nie ma. No ale cały czas w ludziach tli się ta nadzieja, aby nastał pokój, aby można było żyć tak jak wcześniej w pokoju, bo naprawdę Syria należała do tych krajów, a może była nawet wyjątkowym krajem, gdzie chrześcijanie różnych obrządków razem z muzułmanami, również różnymi muzułmanami, bo i są tam szyici i sunnici, w tej chwili wrogowie, ale wcześniej też żyli w pokoju. A więc była Syria rzeczywiście taką ziemią wtedy obiecaną, jeśli chodzi o współżycie tych różnych religii, różnych też wyznań. No i oczywiście oni mają nadzieję, że to się stanie. Trzeba też pamiętać, że jesteśmy na tej ziemi świętej na Bliskim Wschodzie, który teraz jest tak bardzo przeorany przez wojny i niepokoje jeszcze bardziej, niż to było w latach 70. czy 80. czy 90. Właściwie teraz prawie każdy z tych krajów uległ jakiejś destabilizacji. Jesteśmy na ziemi, która była ziemią chrześcijan od pierwszych wieków, od czasów apostołów. No niestety w tym momencie obserwujemy eksodus w XXI wieku. Widzimy, że rzeczywiście już chrześcijanie opuszczają miejsca swojego odwiecznego przebywania, życia, takie jak Irak, takie również jak Syria. Jest to smutne. Wielu też syryjskich chrześcijan to wcześniejsi uciekinierzy, szczególnie Ormianie, którzy uciekali przed ludobójstwem, jakie dokonało się w Turcji. Tego ludobójstwa dokonali Turcy na Ormianach. Często się o tym mówi obecnie, że na Ormianach, jako na grupie etnicznej, ale nie mówi się o tym, że na Ormianach, jako chrześcijanach również. I uciekali właśnie do Syrii. W tej chwili 100 lat żyli w Syrii bezpiecznie, rozwijali swoje życie rodzinne, również swoje życie to materialne, codzienne, a teraz wszystko runęło w gruzach. Ale ta grupa, która nadal tam jest, trwa, nie chce opuszczać, nie chce emigrować, chce pozostać, czeka na pokój. Drodzy Państwo, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Dziś temat, który poruszamy, Aleppo, życie na zgliszczach. Nasi goście, ksiądz Roman Sikoń, salezjanin, misjonarz, dziennikarz, filmowiec i Michał Król, filmowiec salezjańskiego wolontariatu misyjnego Młodzi Światu. Telefony do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55, Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. A klefę zobacz. Widzisz? Sobie obawia się, że wasza przysięga może zakłócić osąd Boży. W jaki sposób? Ona nadal jest jedna z moich planów. Jestem pewien, że jest niewinny. Są zeznania wielu świadków, które wskazują, że głosił błędy. Zapisane są 23 artykuły, które ukazują jego nauki jako obraźliwe, zwodnicze i heretyckie. Twierdzi wręcz, że jest czwartą osobą bóstwa. Nie mogę w to uwierzyć. Nigdy nie słyszałem, by głosił choćby jedną nieprawdę. On jest Bożym człowiekiem, o otwartym umyśle i prawdziwie oddanym wierze. Odkrył, że jest to człowiek podstępny i uporczywy. Nie podmiotuje się, a zwłaszcza twego wsparcia. Tak prawdę mówiąc, Sobór jest bardzo zdziwiony twoim poparciem dla niego. W
Wszystko, co prosił, to to, aby mógł wyjaśnić przed Soborem swe poglądy. Musisz się zgodzić, iż jest to rozsądna prośba. Nie widzę nic niewłaściwego w obiecaniu mu bezpiecznego procesu. Prawda. Aczkolwiek do tej pory wykazał się bezczelnością i brakiem szacunku. A z twoim wsparciem uważa się za niezwyciężonego. Robi sobie kpiny z przesłuchania. Kierowały mną uczciwość i sprawiedliwość. Twe zamiary były przykładne, lecz wygląda na to, że zostały nadużyte. Twoja obietnica została wykorzystana do zignorowania Kościoła. A co do twojej dobrej wiary w niego, użył jej jako broni przeciwko mądrości Sobora. Mój drogi kardynale, zabrzmiało to w twoich ustach, jakby próbował pozwać całą katedrę pełną Goliatów. Czy nie w olbrzymianej sytuacji? Mam nadzieję, że nie. Potrzeba było wielu dobrych ludzi do budowy tego domu Pana, ale tylko jednego heretyka, by go zniszczyć. Twierdzisz, że jest heretykiem, lecz ja znam Husa bardzo długo. Jedyne przestępstwo, jakiego może być winny, to ciągła pogoń za prawdą. Pewne jest, że każdy człowiek musi żyć w zgodzie ze swym własnym sumieniem. Nie możesz go o to obwiniać. Ale jaka menda, zobacz. Wasza Wysokość, Sobór składa się z wielu wielce wykształconych ludzi. Pochodzą z Włoch, Hiszpanii, Węgier, z całej Europy. Co to ma do rzeczy? Zwołani tu zostali dla jednego przodującego powodu, rozszerzania się herezji. I mają jeden cel, wykorzenić ją. Życzę sobie powrotu do ich ludu, aby zapewnić go, że Boży cel został osiągnięty. Królewskie wsparcie dla tego, który oskarżony został o herezję, może odbić się niebezpiecznym ten efektem. Ten Dlej na takie same zasadziłby też, wiesz? Nikt nie powinien mieć możliwości zniszczenia hormonu. Jego, tak, miłem. Oto człowiek powiedział, że niczego złego nie widzę. Nie jest no i później kazał ten król wydać Biblię, wydanie brytyjskie. Lecz on nadal jest jednym z moich poddanych. Ale jest został przypisany do mego pałacu na moją prośbę. Oto człowiek. Hus nie jest zwykłym człowiekiem. A królewska ochrona lojalnego obywatela, jeżeli zaaprobujesz Husa, a on zostanie uznany za antychrysta, to czy zdajesz sobie sprawę, że wspierałeś diabła? Czy jesteś gotowy na takie konsekwencje? Widziałeś? Na jakie klechy? To katolickie klecha? Katolickie. Bo to w Czechach było przecież. Przywódcy państwa nie są sądzeni przez Sobór, mój drogi kardynale. Myślę, że mogę śmiało założyć, iż kalendarz Soboru nie zawiera palenia imperatora. Poczekaj. Na maleczka pana. Prawda, wasza wysokość. Ale może zawierać ekskomunikowanie go. Zobacz, można znienawidzić tę naukę. Ekskomunikowanie. Czyli zniesienie króla, tak? No. Patrz. Patrz, co pomyśli teraz. Ja z tej bestii. O, jednak o Babilonie będzie wielkim. Zobacz, to ujeżdża. Nierządnica. Babilon wielki na bestii. Chalcedon is that great city which reigneth over the kings of the earth. Że to nie tylko jest nosi katolicka. I tak pokazują ten Watykan, że się mogło obrazić, ale prawda jest prawda. Ale Watykan podporządkował wszystkie no, kościoły. O, myślisz. Wyznaję przed tobą. Tak oni myślą, wiesz. Zmarnowałem zbyt wiele godzin, zajmując się frywolnymi sprawami. Niech twa chwała zajmie mój umysł. On jest panem tego świata, a mimo to cierpiał. Dlaczego więc i my nie mielibyśmy cierpieć? Zwłaszcza gdy cierpienie jest to dla nas. Macie jakieś wieści? Rozmawialiśmy z niektórymi członkami, lecz Sobór zajęty jest wyborami nowego przywódcy. Mogliby udzielić mi zgody na widzenie. Mam prawo wyrazić swe stanowisko. Ile miesięcy to jeszcze potrwa? Twoi przyjaciele znaleźli się w poważnych kłopotach. Robią wszystko, co mogą. W Europie podnoszą się już głosy w twojej sprawie. A co z cesarzem? Ze strony pałacu nie ma żadnej pomocy. Przecież obiecał mnie ochraniać.
Jest mu bardzo przykro z powodu złamania danej ci obietnicy. Dlaczego więc nie interweniuje? Na co czeka ta pomoc? Jego eminencja zaapelowała do jego uprzedzeń i obaw. Oni go już przekonali, że nie powinien dotrzymać obietnicy podejrzanemu o herezję. Zmuszają go do podjęcia decyzji i jest całkiem jasne, jaką ona będzie. Pozwól, że pomożemy ci uciec. To okropność i niesprawiedliwość, aby czynić ci coś takiego. Jest tu tylko kilku strażników. Spokojnie damy sobie z nimi radę. Przez naszego człowieka zabierzemy cię poza kraj, jeśli sobie tego życzysz. Słyszałeś, co Klum powiedział. Wielu ludzi jest po twojej stronie. Jesteś zbyt wartościowy dla wiary, byś miał tu zginąć. Pan prowadził mnie długą drogą w poszukiwaniu znaczenia jego słowa. Powierzył mi, bym zaniósł do serc ludzi to, co wierzy, że jest jego prawdziwą Ewangelią. Jak mogę to kontynuować, dopóki nie udowodnię przed soborem, że moje przekonania nie są sprzeczne ze Słowem Bożym? Jeśli poszedłbym teraz z wami, to zawiódłbym jego zaufanie do mnie. Dziękuję za wasze poświęcenie. Artyści pomagają zwierzętom przed zimą w ramach akcji. Można było zlicytować m.in. na szyjnik pierwszej damy, a gaty poruszały z rtutek. Niech łaska Boża będzie z tobą. Musisz uczynić wszystko, co się da, by się utrzymać. Czy może czegoś potrzebujesz? Tak, jeśli możecie, przynieście mi pióro i trochę atramentu. Taki uśmiechnięty, dobrej nadziei jest ten kurs cały, wiesz, że to przykład... No bardzo wierzy, nie? Po prostu ma przekonanie w swojej wierze. Zostało stwierdzone, że Jan Hus w miesiącu czerwcu roku pańskiego 1410, jak również przedtem i potem, nauczał wiele błędów i herezji w kościołach Pragi. Wzywam Boga i moje sumienie na świadka. Nie głosiłem niczego sprzecznego z Pismem. Pokażcie, gdzie to uczyniłem. Mistrzu Janie, mamy wielu świadków przeciwko Tobie. Wielkich i szlachetnych ludzi pełnych wiedzy i mądrości. Czy odrzucasz ich zeznania? Tak. Tak długo, aż choć jeden z nich udowodni z Pisma jakikolwiek błąd z mojej strony. Mistrzu Janie, masz dwie opcje. Możesz całkowicie podporządkować się litości tego soboru, a obejdziemy się z Tobą miłosiernie. Możesz też kontynuować swoją obronę, lecz pamiętaj, że są tutaj obecne światłe umysły z przekonywującymi argumentami przeciw Twoim tezom, tak iż możesz popaść w ryzyko popełnienia jeszcze poważniejszych błędów. Najczcigodniejsi ojcowie, chętnie przybyłem do tego miasta nie po to, by uparcie się bronić, lecz by pokornie podporządkować się wytycznym soboru. Modlę się, abyście umożliwili mi kolejne przesłuchania, tak abym mógł udowodnić, że moje przekonania i nauczanie nie są błędne. Czcigodni ojcowie, chętnie podporządkuję się waszym poprawkom i instrukcjom. W takim wypadku, mistrzu Janie, wiedz, że decyzja tego soboru jest następująca. Po pierwsze, pokornie przyznasz się do błędów w swoich tezach. Po drugie, publicznie wyrzekniesz się ich. I po trzecie, zaakceptujesz tą decyzję i będziesz nauczał dokładnie przeciwnie do tego, co do tej pory głosiłeś. Janie Hus, masz się tego wyrzec. Wyrzec się oznacza odwołać utrzymywany wcześniej błąd. Jednakże, póki błędy mi przypisywane nigdy nie przeszły przez mój umysł, to wyrzekanie się ich byłoby kłamstwem.
policja pod nadzorem. W żadnym wypadku nie jest skazaniem ponownym po raz drugi za przestępstwo popełnione. Tak diabeł w każdym siedzi, widzisz? Szatan diabeł, patrz. Szatanno. Mistrzu Hus. Trędzle. Mistrzu Hus. Obudź się. Na stos, mistrzu Hus. Masz gości. Karawana i tacy. Tacy zaczynają. Ale zobacz, ręce ma związane. No. Ci, którzy służyli zbrodniczemu systemowi, dostają polskiego... Takie kamienie i takie tenory, gdzie by to kto... No bo to wiesz, bo to jest XIV wiek, no to jest... No tak, tak, tak. No podkreślam to, że to tak wygląda fatalnie. Co za obrońca? To nie da się. Dobrze was znowu widzieć. Ktoś, kto pracował jeden dzień w Milicji Obywatelskiej, jako młody funkcjonariusz... Janie, cesarz poprosił nas, byśmy raz jeszcze z tobą porozmawiali, jako przyjaciele, by zobaczyć, przy czym obstajesz. Jestem wdzięczny, że was tutaj przysłał, lecz cóż miałbym niby powiedzieć? Przyznać się do swych błędów i oddać pod łaskę soboru. Moje przybycie przed sobór w głównej mierze podyktowane było wyjaśnieniem moich przekonań. Nie dopuszczono mnie jednak do tego. Zostało ci powiedziane wiele razy, że twoje nauki i pisma są pełne błędów i herezji. Wierzcie mi, gdybym uważał się za heretyka, to pokornie bym się ich wyrzekł. Czy uważasz się za mądrzejszego niż cały sobór? Nie. Lecz apelowałem do rozsądku soboru i ponownie błagam, by wskazano mi, że zboczyłem z drogi prawdy. Jakie diabły? Nadal antagonistyczne i niewdzięczne. Jakie szatany? Wiesz co, może dajmy przygotowanej wody. Ja sobie kupiłam herbatę, to wrzucę owocową herbatę, wiesz? My jesteśmy zwykłymi ludźmi. Nie przystoi nam doradzać ci, ale to może być twoja ostatnia szansa. Sobór zamierza jutro ogłosić swój werdykt. Stąd już krótka droga na stos. Dla wszystkich swoich przyjaciół i tych, którzy cię kochają, prosimy, rozważ to. Dobrze. Obiecuję, że dalej jest honorowy. Niech Bóg będzie z nami. Wszystkim zwiększa bezpieczeństwo po stronie konsumenta, ale i po stronie banku. Po stronie konsumenta, klienta banku, dlatego że w obecnym środowisku historycznie niskich stóp procentowych klienci, kredytobiorcy narażeni są na zmienność miesięcznych rat przy zmiennym oprocentowaniu. Natomiast stałe oprocentowanie daje im gwarancję tego, że w tym okresie na przykład 10 lat będą ponosić miesięcznie tę samą ratę swojego kredytu. Bądź pewien, że gdybym wiedział, że pisałem lub głosiłem cokolwiek błędnego przeciwko prawu i przeciwko świętemu Kościołowi Matce, to moim pokornym pragnieniem byłoby wyrzec się tego. Bóg mi świadki. Trochę świeżej wody. Dziękuję. Przykro mi z powodu tych łańcuchów. Już do nich przywykłem. Mistrzu Hus, czy mogę zadać pytanie? Oczywiście. Mówi się, że gdy pojawisz się jutro przed soborem, to odwołasz niektóre ze swych przekonań, by ratować życie. Są jakieś szanse, że to uczynisz? Widzisz, zrobiliśmy zakłady. Jak mógłbym odwołać coś, czego nigdy nie wyznawałem? Tak, lecz gdybym to był ja, rzekłbym cokolwiek, by uciec od ognia stosu.
Nie masz strachu przed śmiercią, gdy pokładasz wiarę w swojego Pana i Zbawcę. W dużej mierze, jak duża jest ta różnica, oczywiście to zależy od banku, ale też zależy od tego, jak długi jest stały okres. Jesteś bardzo dzielny mężem, mistrz Husi. Tam różnica wraczy jest mniejsza, wynosi kilka złotych. A są takie, gdzie ten okres wynosi kilka lat, no ale wtedy różnica na racie to jest 200 złotych. Jan, nie musisz obawiać się. Nieważne, gdzie jesteś, Bóg zawsze jest z tobą. Możesz bawić się przy rzece, lub na polu z kozami i gęsiami, lub nawet spać w domu. Mama. Bóg jest zawsze z tobą i cię kocha. Maciej Krzysztofek podkreśla, że stały okres to zapamiętał. Prowadzenie działalności bankowej. Każdy kredyt musi być w jakiś sposób zabezpieczony. Kredyty ze zmiennym oprocentowaniem zabezpieczone są krótkoterminowo. No i gdzie tu Bóg mieszka? Tragedia. I bezpieczeństwa. Natomiast kredyty ze stałym oprocentowaniem mogą być finansowane krótkoterminowymi instrumentami, takimi jak na przykład listy zastawne, które są bardzo bezpieczne. Wiesz co, ja sumuję te szkoły, tak zagotujesz wody. Ja sobie przyczę, wiesz, kto zupę, dobra? Święty Sobór zebrał się tu dzisiaj, by rozważyć zarzuty przeciw Janowi Husowi, kapłanowi oskarżonemu o bycie naśladowcą arcyheretyka Wycliffa oraz zgłoszenie wielu błędów i herezji. Kłamstwo. Czytasz kłamstwo. Udowodniono to dzięki świadkom, którzy mogą zaświadczyć o tym, co właśnie odczytano. Więc je wymieńcie. Nie ma tutaj takiej potrzeby. Wasi świadkowie kłamią. Bądź cicho. Jeśli to jest mój proces, to dlaczego zabrania mi się mówić? Będziesz miał możliwość później, by odnieść się do wszystkich zarzutów naraz. Jakże mogę odpowiedzieć na wszystkie naraz? Na każdy trzeba odpowiedzieć osobno. Bądź cicho. Nie będziesz kwestionował poprawnych procedur tego soboru. Dość już usłyszeliśmy. Proszę, pozwólcie mi mówić tak, by zgromadzeni tu ludzie mogli zrozumieć, że nigdy nie głosiłem błędów, że jestem niewinny. Nakazuję ci, byś milczał. Ach, Panie, daj mi siłę i słowa, które wychwaliłyby Twoje imię. Dodatkowo, oskarżamy Husa o bezpośrednie zwracanie się do Boga, co jest poważnym naruszeniem. Biblia mówi, że jest tylko jeden pośrednik pomiędzy Bogiem a człowiekiem, Jezus Chrystus. Powierzam moją sprawę bezpośrednio Jemu, gdyż On nie jest skorumpowany przez łapówki, ani zwiedziony fałszywymi zeznaniami. O, heretyk! Gdybym był heretykiem, to czyż ryzykowałbym przybyciem tutaj? Przybyłem przed ten sobór z własnej nieprzymuszonej woli oraz pod ochroną obecnego tu imperatora. Wiesz co, ja... Nie rozumiem, to nie można pozwieć go. Muszę spalić. Ja rzucę jeszcze co tu herbaty się napiję. Święty Sobór dokładnie przystąpił do zbadania wszystkich przedstawionych dowodów, które potwierdzają z pewnością, że Jan Hus nie jest naśladowcą Chrystusa, lecz arcyheretyka Wycliffa. Uparcie nauczał i głosił błędy oraz herezje. Proszę, nigdy nie byłem uparty w tej sprawie. Przeciwnie, zawsze pragnąłem i czynię to i teraz, by otrzymać bardziej odpowiednie wskazania z Biblii. Cisza! Chętnie przyjmę pouczenie. Powiedziałem cisza! Ogłaszam niniejszym, by wszystkie jego nauki zostały odrzucone przez wiernych chrześcijan. Ponadto by dopilnowano, aby jego heretyckie nauki zostały wykorzenione z kościoła. Święty Sobór niniejszym rozkazuje mi sumiennie odnaleźć te pisma, łącznie z jego tłumaczeniami Biblii na język ojczysty i wymusić ich publiczne spalenie. A to mały portu, bo to nie tylko duże portu, tylko
Piłeś taką herbatę z Biedronki, truskawkowo, agres? Dlaczego są takie moje książki? Nie piłem. Znaczy nie, Szybko, bo tutaj nie będzie wrzątek. Są one świadectwem wiary w Jezusa Chrystusa. Hus. Uczeni członkowie tego soboru uznali je za pełne błędów. Lecz te dobre nie pokazali ani jednego błędnego słowa. To zawsze lepiej wiesz, jak jest tak. Czy czytałeś moje książki? To nie ja tu jestem dziś sądzony. Jedno, tak? Jedno. Czy osobiście przeczytałeś jakąkolwiek moją książkę? No nie wiem, czy to ci daj wody. Żądam no dobra, daj ile. A ja żądam odpowiedzi. To jest praca na Bożeście. Hus, będziesz cicho, póki nie skończę, bo pomoże ci w tym straż. Chcesz zamienić moje książki w pokój? Mimo, że żadnej z nich nie przeczytałeś. Po prostu zjadam to dzisiaj przez cały dzień dwie kanapki, wiesz? No. Bo też się gapiam ten internet cały dzień. Tak? A ten internet jak złodziej czasu. Ależ jest parny. Wystarczająco upalnie, by upiec człowieka bez użycia ognia. Tak, to prawda. Masz użyć, czy myślisz, że się wyrzeknie? A dobra,